Tak. Panie marszałku, panie minister, ja mam trzy pytania. Pierwsze pytanie to pani minister używa jakby zamiennie tutaj pojęć wychowanie przedszkolne, edukacja przedszkolna. My jesteśmy przyzwyczajeni też do pojęć pobyt w przedszkolu, opieka w przedszkolu. Jak te pojęcia w praktyce mają wyglądać w tej wizji, którą Ministerstwo Edukacji Narodowej posiada, jeśli chodzi o pobyt dziecka w przedszkolu. Pytanie drugie dotyczy zarówno tego, co pani minister mówiła na komisji, jak i przed chwilą pani minister użyła tego sformułowania, że sytuacja się poprawiła, bo mamy coraz więcej dzieci w przedszkolach. Na komisji mówiła pani o tym idealnej wizji standardów europejskich, gdzie co najmniej 90% dzieci jest w przedszkolach. Otóż moje pytanie jest takie, czy ministerstwo wie, dlaczego ta liczba dzieci w przedszkolach się zwiększa, jaka jest przyczyna tego stanu rzeczy, jaka jest kondycja rodziny. Wiemy, że ja znam wiele opracowań, które mówią o tym, że wychowanie domowe jest dużo bardziej wartościowe od wychowania przedszkolnego, a zatem czy ten wzrost wynika tylko z dostępności do przedszkola, czy też z przymusu pracy, czy też z innych powodów. Czy były takie badania prowadzone? Tak? To są dwie rzeczy. Pierwsze, czy ministerstwo ma pogląd w tej sprawie? Drugie, czy były prowadzone badania? I powiedzmy trzecie pytanie, bo mam takie wrażenie przy kolejnych tutaj ustawach i wypowiedziach, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej stymuluje takie zmiany społeczne, które mają spowodować większy odsetek dzieci w przedszkolach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan senator Jacek. Dziękuję bardzo. Pani minister, ja mam też trzy pytania. Pierwsze pytanie, a co z tymi dziećmi, które nie będą uczęszczały do przedszkoli? Czy rząd myśli o rozwiązaniu, żeby dofinansować tych rodziców, którzy nie posyłają dzieci do przedszkoli, ponieważ no, w pewnym sensie z punktu widzenia ekonomicznego poniosą straty, dlatego że nie obciążają budżetu w związku z nieposyłaniem, natomiast ponoszą koszty wychowania. Więc jak ta sytuacja, czy są jakieś plany dotyczące rozwiązania tej sytuacji? Druga kwestia. Pani wspomniała o tych zwiększających się liczbie odsetku dzieci uczęszczających. Jak to się ma do celów barcelońskich? Które miejsce Polska zajmuje obecnie w krajach Unii Europejskiej w statystyce dotyczącej osiągania celów barcelońskich? Jak przypomnę, to jest 190% miałoby w świetle tych celów barcelońskich być objęte wychowaniem przedszkolnym. I trzecia kwestia, czy w resorcie edukacji trwają jakieś prace, czy są jakieś projekty, żeby dzieci przedszkolne objąć edukacją seksualną, ponieważ takie informacje pojawiają się w mediach, że są takie propozycje. Jakie jest stanowisko resortu w tej materii? Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze pani senator Czudowska. Proszę. Dziękuję panie marszałku. Panie minister. Pierwsze moje pytanie byłoby takie, jak zadał pan senator Wiatr, właśnie o tożsamość znaczenia słów wychowanie przedszkolne, a edukacja przedszkolna. Według mnie nie jest to samo, ale pójdę dalej. Czy pani minister nie widzi niebezpieczeństwa, może widzi, jest to celowe, żeby już na początku życia stygmatyzować dzieci, które będą wyedukowane poprzez pobyty w przedszkolach, bądź też niewyedukowane, te, które do przedszkoli nie chodzą, i czy pod tym jakby no, takim dość nachalnym zastępowaniem słowa wychowania przedszkolne edukacją przedszkolną nie będzie potem konieczności, w cudzysłowie, dodatkowych wydatków na edukację, z którą wielu rodziców może się nie zgadzać. Dziękuję.
Dziękuję pani senator. Proszę bardzo, pani minister. Odpowiem na te pytania dotyczące wychowania przedszkolnego, edukacji przedszkolnej, prawa rodziców do decydowania o sposobie wychowania swoich dzieci. I chcę państwa senatorów uspokoić. Ten projekt respektuje prawa rodziców do podejmowania decyzji co do sposobu wychowywania swoich dzieci. Tak jak powiedziałam na samym początku, jeżeli chodzi o dzieci trzyletnie i czteroletnie, to my wprowadzamy prawo dziecka trzyletniego, czteroletniego do wychowania przedszkolnego, a nie obowiązek. Obowiązek oznaczałby, że każde dziecko trzy i czteroletnie musi uczestniczyć w wychowaniu przedszkolnym. My wprowadzamy prawo, ponieważ dzisiaj sytuacja jest taka, że większa grupa rodziców chce, żeby ich dziecko uczestniczyło w edukacji przedszkolnej, w wychowaniu przedszkolnym, ale jest problem z miejscami. Tak? Więc my nie zmuszamy rodziców do tego, żeby oni wysyłali swoje dzieci do przedszkoli, ale chcemy umożliwić tym, którzy chcą, zapewnienia opieki przedszkolnej. Chcemy tą opiekę przedszkolną dla tych dzieci, tych rodziców zapewnić. I to jest idea tego projektu. Obowiązek pojawia się w momencie, w którym jest już konieczność przygotowania dziecka do szkoły, do nauki w szkole, właśnie po to, żeby nie stygmatyzować dzieci. Żeby te dzieci, które już są blisko tego obowiązku szkolnego, uczestniczyły w edukacji przedszkolnej i przygotowywały się, żeby wyrównać start, tak, żeby każde dziecko w Polsce miało równe szanse związane ze startem. I przecież wiadomo, że jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne czy edukację przedszkolną dzieci 3 i 4-letnich, to ona jest całkiem inna niż edukacja czy wychowanie przedszkolne dzieci 5-letnich. Ja też rozumiem tą obawę rozdzielenia innego wydźwięku słowa wychowanie przedszkolne, ale przecież w tym wychowaniu przedszkolnym są jakieś podstawy programowe, jakieś zadania przedszkola związane właśnie z rozwojem dziecka. Nie edukacją taką szkolną, ale edukacją małego dziecka z przygotowaniem go do funkcjonowania nawet w środowisku, w rodzinie, tak, w grupie rówieśniczej. No i możemy się spierać, czy to jest wychowanie, czy edukacja, ale przecież wiadomo, że to jest całkiem inaczej prowadzona edukacja niż dla starszych dzieci, tak, niż dla dzieci już objętych obowiązkiem przedszkolnym czy obowiązkiem szkolnym. I to jakby też odpowiadając na pytania pana przewodniczącego, pana senatora Wiatra, jak rozumiemy edukację przedszkolną czy wychowanie przedszkolne, tak? Jak rozumiemy to? Edukacja, wychowanie przedszkolne ma wspierać dziecko w rozwoju w momencie, kiedy on już jest, to dziecko już jest blisko przejścia już na ten następny etap, czyli blisko tego momentu, w którym zacznie się obowiązek szkolny, przygotowania się do tego obowiązku. Dlatego prawo dziecka 3 i 4-letniego, a obowiązek edukacji przedszkolnej dla dziecka 5-letniego i w okresie przejściowym również dla tego dziecka 6-letniego, które nie poszło do szkoły. Myślę, że możemy powiedzieć, że w naszym kraju bardzo dużo zrobiliśmy w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o rozwój edukacji przedszkolnej. Nie jesteśmy już na ostatnim miejscu, a w tych latach na początku, w połowie, w okolicach roku 2005
to niestety, ale byliśmy tam właśnie bardzo blisko końca. Dzisiaj jesteśmy na poziomie Irlandii i Finlandii, ale to, co jest, myślę, bardzo dobrą prognozą na przyszłość razem z tą ustawą, to to, że mamy największy przyrost, jeżeli chodzi o udział dzieci w edukacji przedszkolnej. I tym powinniśmy się cieszyć, ale nie powinniśmy ustawać w działaniach, żeby ten przyrost był jeszcze większy, żeby doprowadzić do sytuacji, że każde dziecko będzie mogło skorzystać z edukacji przedszkolnej, jeżeli taka będzie wola rodziców, bo to cały czas podkreślam. I myślę, że pan senator Wiatr, pan przewodniczący, pytał o to, czy chodzi w tym upowszechnieniu edukacji przedszkolnej, chodzi nam o ten procent, czyli takie mechaniczne podwyższanie, czyli dążenie do tego, żeby przekonywać, że każde dziecko powinno być w edukacji przedszkolnej, czy chodzi o coś więcej. I ja powiem, że chodzi o coś więcej. To znaczy, z jednej strony umożliwienie tym rodzicom, którzy dzisiaj stoją przed drzwiami przedszkola, pukają do przedszkola i proszą, przyjmijcie moje dziecko, danie im gwarancji, że to dziecko do tego przedszkola zostanie przyjęte. Ale z drugiej strony, bo to jest, ci rodzice chcą pracować, chcą zapewnić też swoim dzieciom dobre życie, tak? Dobre życie, które też zależy od sytuacji materialnej rodziny i od tego, że rodzice jednak czują, że spełniają się w swoim życiu, jeżeli mają taki plan na życie, że chcą pracować zawodowo, to powinniśmy im tą pracę zawodową umożliwić. Z drugiej strony chodzi o wspieranie rozwoju dziecka. No przecież wiadomo, że i wszyscy się zgadzamy z tym, że rodzina jest pierwszym i najważniejszym miejscem, w którym dziecko się rozwija, które powinno wspierać dziecko, które miejscem, w którym dziecko ma warunki rozwoju. Ale przychodzi taki moment, kiedy dziecko już powinno spotkać się z grupą rówieśniczą, powinno poznać też i przygotowywać się do tego ważnego momentu, jakim jest pójście do szkoły, i to oferuje przedszkole. Ale też my proponujemy rodzicom różne formy wychowania przedszkolnego. My nie mówimy, że jedyną taką formą to jest 10-godzinny pobyt dziecka w przedszkolu. Też mówimy, że są takie miejsca, w którym dziecko może przebywać 3, 4, 5 godzin, żeby właśnie spotkać się z grupą rówieśniczą, rozwijać te umiejętności, które trudniej jest rozwijać w rodzinie. Tak? I to rodzic będzie decydował, czy chce, czy nie chce z tej oferty skorzystać. Uważam, że państwo taką ofertę powinno rodzicom złożyć. A więc jakby dwie rzeczy. Wspieranie rozwoju dziecka, bardzo ważny element, i umożliwienie rodzicom pracy, umożliwienie danie rodzicom tego komfortu, że w momencie, kiedy decyduję się na podjęcie pracy, mogę to zrobić, ponieważ moim dzieckiem zaopiekuje się instytucja do tego dobrze przygotowana. Pracując będę bezpiecznie, jeżeli chodzi o, będę miał pewność bezpieczeństwa dziecka. I to myślę jest też bardzo, bardzo ważne. Ponieważ wychowanie przedszkolne jest wyborem rodziców, to rodzic decyduje, czy chce, czy nie chce z tego skorzystać. Ja odpowiadam panu senatorowi Jackowskiemu, tak? Więc dotujemy
dotujemy możliwość skorzystania z wychowania przedszkolnego. Rodzic decyduje, czy chce z tej możliwości skorzystać, czy nie. Dotacja jest dla samorządów terytorialnych. I jeżeli chodzi o edukację seksualną, bardzo wyraźnie na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej, jeżeli pan senator chce się z tym zapoznać, zachęcam do śledzenia też tych komunikatów i moich wypowiedzi związanych z tym tematem. Nie planujemy wprowadzenia edukacji seksualnej w przedszkolu. Wielokrotnie już o tym mówiłam.